O, jesteście już. Dobra, cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Jak człowiek sobie nie może poradzić z przypinką, to sobie musi coś kombinować, nie? Żeby coś było. Poczekajcie, sobie to schowam do kieszeni, żeby mi było lepiej słychać. Dlatego tak. Słuchajcie, nowy regał. Nowy regał Chopina. Może nie tyle całkowicie nowy, co będę zmieniał istniejący. W sumie dwa istniejące będę zmieniał na coś innego. Jeden taki regał, który już pod ciężarem zbiorników po roku czasu użytkowania niestety troszeczkę widać, że się wygina, co nie bardzo mi się podoba. A drugi regał, który sam zbijałem z desek, zrobiłem go sam i zajmuje w sumie dużo miejsca, a mało zbiorników na nim się mieści. Dlatego też stwierdziłem, że bez sensu, żeby go trzymać i zagracać sobie tym moją tą małą i tak niewielką kanciapę. Dlatego dostałem ostatnio od chłopaków z Trzmiela, co u siebie na Facebooku pokazywałem, zbiorniczek, taki Aquela ze Shrimpseta 30-litrowy. No i już nie miałem go gdzie wsadzić. Oczywiście jako akwarysta zbiornik przyjąłem, bo przecież nie powiem, że nie ma miejsca, nie? Dlatego było trzeba sobie miejsce zorganizować. I postanowiłem, słuchajcie, że kupię nowy regał i kupiłem taki regał, jak widzicie, regał jest skręcany na śruby. Skręcane na śruby, odpuściłem sobie regały te wsuwane takie, jakoś one nie bardzo, może nie jest super mocny, ale się nie gnie jakoś strasznie, nie? Ten, który mam, to mogę w ręku powyginać, ten jest w miarę stabilny, ma tutaj po środku jeszcze wzmocnienie, czyli też jest spoko. Wymiary to jest 180 wysoki, tutaj jest na 40 głęboki i tutaj długi jest na 90. W sumie chciałem setkę, ale nie mogłem setki znaleźć skręcanej. A zależało mi, żeby było skręcane i żeby było maksymalnie na 40, nie? Tutaj nie więcej, bo wtedy mi też zajmie dosyć dużo miejsca, a większość zbiorników mam takich jak ten tutaj, taki standard 40-25x25, więc one idealnie mi się zmieszczą, słuchajcie, i nawet jakby coś się stało z płytą, to i tak będą się trzymać jakby na krawędzi tutaj tych belek, nie? Czyli o tyle jest fajnie. Co jeszcze Wam mogę tak na szybko o tym powiedzieć? Jedyną wadą, jaką ma ten, oryginalnie, jaką ma ten regał, to są bardzo cienkie płyty, takie pliśniowe, czy nie wiem, jak je nazwać. Są mega cienkie, nie? Ja już Wam pokazuję. Zobaczcie. Taka płytka. Ona ma tutaj ze 4 mm może. To jest kiepścizna, nie? To się kiepścizna, to się wygina. Już w dłoniach, jak dostanie trochę wody, to szlak trafi od razu, nie? Dlatego na niektórych półkach, tutaj gdzie będą akwaria jakby od brzegu do brzegu, że i tak będzie się akwarium opierało tutaj na tej belce, nie będzie całym ciężarem na tych, to dałem te płyty podwójne, nie? Czyli dałem jedną i drugą płytę, będą dwie takie płyty, więc to już będzie spoko. Dobra, poczekajcie, sobie to wmontuję. A w miejscu, gdzie będzie stało akwarium morskie, tutaj widzicie, jest duży odstęp, bo tutaj jest mały, tutaj jest dosyć dużo, bo tutaj będzie akwarium morskie i ogólnie te duże akwaria takie na 30-35 wysokie. Dlatego tutaj zrobiłem ponad 45 cm luzu, żeby tutaj mi to akwarium weszło. I w kastoramie dociąłem sobie z grubej osiemnastki, z osiemnastki gruby kawał drewna. To nie jest płyta MDF czy OSB. Normalny kawał litego drewna, takie dwie półki, nie? Jest jedna tutaj i druga jest na samym dole i to będą te dwie półki, gdzie będą najcięższe jakby zbiorniki, nie? To będzie tu. Miejsca troszkę więcej się zrobi, słuchajcie, bo mamy 5 półek. Na samej górze coś tam się może jeszcze zmieści, że coś zalejemy nowego. A nowe zbiorniki będę zalewał, już Wam pokazuję, na podłożu Ada Amazonia Light. Mam worek 9 litrów. Dostałem go kiedyś w prezencie, także wypadałoby coś na nim zalać. I to będzie na Adzie. I mam też jeszcze worek nieotwarty Benibachi Black Soil wersja normal, 5-litrowy.
więc też coś na tym zaleję, nie? Oczywiście maty na każdą półkę. Maty będę przyklejał taśmą dwustronną. Po brzegach będzie taśma dwustronna i na krzyż. I na to będzie przyklejona mata. Co do oświetlenia, to większość oświetlenia będzie przełożone z tamtego regału. Tam mam różne kombinacje, mam i belki, takie aquelowskie jakieś rozwiązania, także będzie stamtąd. A tutaj przy tym najniższym akwarium, jak widzicie, tutaj przy tym, bo jest nieduża wysokość, zakupiłem, słuchajcie, w Castoramie te moduły na 12V wodoodporne, przyklejane z tyłu na taśmę 3M i one z racji tego, że jest nisko, nie, czyli nie będą one wysoko, bo nie oszukujmy się, nie, to nie jest jakieś dobre światło, nie świeci to jakoś super ekstra i jak był wysoki zbiornik, to takie coś to jest kaszanka straszna, nie? A w momencie, kiedy tutaj mam nisko, tylko 35 cm, zbiorniki będą 20, czyli w ogóle niziutkie w tym miejscu, to jak sobie przykleję tutaj te taśmy, to światła, już to sprawdzałem, jest wystarczająco, nie? Jednak tu będą 3 zbiorniki i na każdy zbiornik będzie po dwie, nie? Po dwie takie panele, czyli tam 6 diod, nie? No i to by było tyle słowem wstępu. Zabierałem się za to już dosyć długo. Powiem wam, że nie mam ochoty najmniejszej, ale trzeba to w końcu zrobić, bo no wiecie, 12 akwarii, czy tam nie, 11 akwarii zdemontować, pospuszczać wodę, żeby je przenieść, nie? Najgorzej się boję o morskie, bo to wiecie, jest ciężkie. No, morskie jest ciężkie. Muszę spuścić, wiecie, 70% wody, to akwarium gdzieś przenieść, potem wlać tą wodę, odpalić filtrację i tak dalej, bo z krewetkami pozostałymi się nie boję, nie? Spuszczę po 50% wody, czy tam po 60% do jakiegoś wiadra, odstawię je na bok, wszystkie zbiorniki, nawet bez filtracji te 3 godzinki wytrzymają. To jest, wiecie, chwila, moment, nie? Żeby to ogarnąć. Tylko mówię, najbardziej się boję z morskim, bo to ciężkie akwarium przy przenoszeniu, żeby tam gdzieś się korale nie poprzewracały i tam, wiecie, no to tu będzie trzeba to jakoś ogarnąć, nie? No ale trzeba to w końcu zrobić, bo ile może ten regał tutaj stać, a już stoi 5 dni, a mi się po prostu nie chce, nie? Jak sobie pomyślę o tym, że mam to robić, to strasznie mi się nie chce, ale z drugiej strony, jak sobie pomyślę, że będziemy zalewać nowe akwaria i tak dalej, to wtedy jakoś tam bardziej mi się przez moment przynajmniej chce, nie? No i to by było na tyle. Tak będę robił. To jest słowem wstępu o pierwszej części. W kolejnej części pokażę wam, jak to robię, jak tu sobie poustawiam te akwaria wszystkie i tak dalej. Pokażę wam efekt końcowy, nie? Nie chciałem was przynudzać skręcaniem tego regału, bo też się denerwowałem przy skręcaniu tego, bo tak, no, producent też wszystko na styk i tam też nie wszystko tak pasowało jak trzeba, no ale się skręciło, nie? No. Także to by, moi drodzy, było na tyle. Nowy regalik. Będą dwa wysokie regały, chociaż ten stary, który mam, jest jeszcze wyższy, bo jest 2,20. Ten będzie 1,80 m, nie? I tamten mam 100 na 50, a ten będzie 90 na 40, czyli ciut mniejszy, nie? Ale będzie spoko, będzie zacnie i będzie porządeczek. I troszkę miejsca mi się zrobi, bo tamten stary, który mam, to mam jeden i plus mam drugi dosztukowany, to zajmuje gdzieś dotąd miejsca, nie? A tak będę miał troszeczkę to jeszcze miejsca, żebym mógł sobie butelki z wodą poustawiać czy coś. Także zrobi się może porządeczek jakiś, nie? Będzie fajnie. No, no dobra, to by było na tyle. Także Ada, Amazonia Light to będą jedne zbiorniki, Benibachi to będą drugie zbiorniki. Jeszcze Platinum Soil przyjdzie, też zaleje na Platinum Soil. No i będzie elegancko, nie? No, także to by było na tyle. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i trzymajcie się. Cześć, cześć.